Dobry, witam bardzo serdecznie z dekalną pannę Panną z horoskopem na nadchodzący tydzień. Sprawdzimy sobie energię dzień po dniu od poniedziałku do niedzieli, plus przesłanie anielskie. Zaś horoskop miłosny ukaże się jutro na moim kanale. Będzie to indywidualny film. Panna, poniedziałek. Poniedziałek podnosisz się, dostajesz. Dostajesz możliwość, szansę, jakieś, jakieś wsparcie, jakąś otuchę z zewnątrz, czy znajdujesz ją w sobie, ale z jakiejś trudnej sytuacji się podnosisz tak? do przodu. Nie masz zamiaru cierpieć, leżeć, tak, odpoczywać, tylko to może nazwać trudność jest odpoczynkiem, prawda? Ale przy okazji jak leży, to i odpoczywa. Tylko wstajesz, zbierasz się... Na te kolana i zawsze być lepiej na kolanach, niż leżeć na ziemi. Potem z kolan staniesz na nogi, to znaczy zbierasz się w garść. Nie jest to sytuacja już tak ciężka, jak była ostatnim czasem. W poniedziałek jest już lepiej. Odnośnie czegoś, prawdopodobnie, co ci niepokoi, smuci, martwi. To już jest teraz, dzisiaj w twoim życiu. To znaczy w poniedziałek się zbierzesz w garść, żeby pokonać wszystkie lęki, smutki, które są w twoim życiu. Wtorek. Wtorek jest kartą uzdrowienia. Jeżeli coś na przykład ci dolegało wcześniej, miałeś jakąś migrenę czy coś i właśnie poniedziałek mówi, że się czujesz lepiej, to wtorek jest w ogóle całkowite uzdrowienie. Jeśli teraz na przykład jesteś z kimś pokłócony i ta karta mówi o tym, że zaczęliśmy, zaczęliście przez zęby rozmawiać, to wtorek już całkowicie dochodzicie do porozumienia. To znaczy, wtorek jest bardzo dobrym dniem. O dowiedzeniu się, że. Na przykład, możesz spełnić swoje marzenia, bo ktoś przypomni ci, powie, pamiętasz o czym marzyłeś kiedyś, coś chciałeś? To jest cały czas aktualne, to jest cały czas możliwe. Także naprawdę bardzo dobra energia. Energia marzeń, ale związane też z tym jest jakieś działanie, tak? Bo na przykład, gdyby okazało się, że Twoja partnerka lub Ty jesteś w ciąży, to coś już się dzieje. Prawda? To jest jakieś marzenie, które po malutku gdzieś się realizuje dojrzewa rośnie. Niby to zalążek, ale coś już jest, kiełkuje. Środa panna, w środę panna ma jakiś taki cel. Doskonale wie, że musi o wszystko zadbać sama. Nawet jeżeli jesteś w związku i oboje się dokładacie do domu, to i tak. Masz tutaj w środę taką świadomość, że musisz, to tak jakbyś sama na siebie musiała liczyć. Masz cele, pragnienia, idziesz do nich pomału, nie liczysz zupełnie na nikogo. Możesz dostać wiadomość. Wiadomość to by była raczej jakaś taka bardziej urzędowa, taka nie prywatne wyznanie, uczuć czy tam z rodziny wiadomość, tylko takaś konkretna jakiś list możesz dostać w środę lub maila, bo teraz też e-maile, Chodzą, nie tylko papierowe listy. Czwartek. Czwartek zawieje to troszeczkę nudo. Jeżeli jesteś z reguły panno y, taką, że lubisz życie towarzyskie tak i zawsze lubisz sobie z kimś to tam pobajerzyć, to myślę, że w czwartek nikogo takiego nie będzie. Wszyscy, co będą ci, y, gdzieś tam naokoło ciebie, będą cię nudzić. W ogóle nie będziesz miał ochoty może tak jak zawsze, taki wielki z kimś rozmawiać. Nawet jeżeli to będą te same osoby. Czuję po prostu taką lekką niechęć nawet do przybywania z tymi osobami. E, takie też niezdecydowanie uczuciowe. Ktoś może mówić dla Ciebie, że e, darzy Ciebie uczuciem, a Ty w ogóle nie będziesz jakby reagować na to. I e, tak myślisz, po co w ogóle on mi to mówi? <laughs> to mnie nie interesuje. Tak? W tym momencie Cię nie do końca to interesuje. Jeśli chodzi o Piątek. Piątek mamy tutaj kartę z maty wstania. Proszę bardzo. Panna dochodzi do wniosku, że wcale nie jest jeszcze na takim kresie swojego życia, że nic nie ma do zrobienia, wręcz przeciwnie. Budzisz się do życia, myślisz: "No tyle mam do zrobienia jeszcze". Nawet gdybyś był, powiedzmy, człowiekiem w jesieni życia i tak myślisz: "Wszystko już mam za sobą i wszystko no, koło mnie w życiu prywatnym już zrobiłem, co mogłem zrobić, tak? Dzieci, wnuki, prawnuki, wszystko. Dom wybudowałem, drzewa posadziłam. No, co ja mam jeszcze robić? To ci powiem, cię bo tego dnia, w piątek, jednak coś się urodzi. Jednak dojdziesz do wniosku, że wcale nie jest tak, że to koniec twojej drogi, tylko czekać na starość, bo jeszcze masz coś do zrobienia. Zobaczysz. W sobotę panna. W sobota panna dochodzi do wniosku, że tu trzeba się zastanowić, pomyśleć, Poobserwować i spojrzeć na każdą sytuację, tak jakby z niego punktu, z innej strony, bo może do tej pory patrzyłaś tylko tak, jakby na okładkę czegoś albo na kogoś, i teraz odnośnie czegoś będziesz chciała bardziej, chciała, chciał, tak? Się zagłębić. Otworzysz tę książkę, poznać będziesz chciała tego człowieka. To jest takie głębsze. Chcesz czegoś głębiej w sobotę. Nie wystarcza ci takie powierzchowne coś, tylko musisz to się przyjrzeć czemuś. To po coś będzie służyło widocznie będziesz miała miał taką potrzebę. niedziela, jaka jest energia, bardzo dobra, słoneczna. tutaj same dobre wiadomości, może nie cały czas, ale większość. wiadomo, kochani, ci, co mają na przykład w miarę dobre życie, to tych wiadomości będą mieli więcej, jeżeli oni w związku z tym, co się robią żeby mieć te dobre życie. Jeżeli ktoś na przykład, ja wam tylko dam przykład, cały czas nie dba o siebie, jest zamknięty w jakiejś jaskini, i w ogóle nie dba, i na przykład jeszcze pije do tego i w ogóle używki wszystko masakra, no to co w słońcu się spodziewać, że co nagle nie wiem, Aniu przyjdzie i powie, Chodź, wszystkim Ci pomogę. No cuda takie pewnie nie, ale jakaś dobra rzecz, na przykład znajdzie zamiast puszki to całe piwo. No Dobra rzecz dla niego, tak? Także zawsze są jakieś dobre rzeczy, w zależności od naszego życia. Także cudów, niech się ktoś nie spodziewa, kto po prostu na przykład nic nie robi, żeby poprawić życie. Ale jak ktoś stara się, stara się, żeby jego życie było fajne, no to na pewno duże cuda tutaj czekają w niedzielę. Fajne rzeczy, dobre nowiny, dobre osoby. Przesłanie anielskie dla Panny. Zmiana kierunku, ale potem bocian to tak najpierw pomyślałam sobie, że może ktoś będzie w ciąży, <noise> ale zmiana kierunku. Zmiany, których doświadczasz zmierzają w kierunku wyznaczonym pragnieniem Twoim. Pamiętaj, otwarcie swojego serca na miłość i anielskie przewodnictwo jest potrzebne. Otaczamy Cię ochroną teraz i w przyszłości, więc krocz swoją drogą koło celom. Tak, kochanie, te w gwiaździe te, w gwieździe, te cele były w gwiaździe Matko Święta. W, w Rycerzu Donarów też były te cele. Brawo, ale my zrobiliśmy dobrą robotę. Życzę Ci magicznego tygodnia i tak naprawdę dziękuję Ci za lajki, komentarze, serduszka na YouTube i na TikToku. Jesteście the best. Pa pa!